Noworoczne zwycięstwo Andersza Jakobsena w Gapa, Kamil Stoch i Piotr Żyła w drugiej dziesiątce. Zły dzień Arsenalu i Wojciecha Szczęsnego, kanonierzy przegrali w Southampton. Odchodzący rok był wyborny, nowy może być równie udany. Co nas czeka, o tym za chwilę. Nową czołówką wraz z nowym rokiem wita Państwa starszy niestety o rok Jacek Kurowski. Dobry wieczór, zapraszam na serwis sportowy Jedynki. Od prawie pół wieku nadejście nowego roku w Garmisch-Partenkirchen świętuje się w towarzystwie skoczków narciarskich. Za nami drugi konkurs turnieju czterech skoczni. Wygrał go Norwek Anders Jakobsen. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch 15. Michał Regulski. No właśnie, przed skoczkami część austriacka konkursu, czyli kurs na Innsbruck. Zapraszamy do Telewizji Polskiej. Kwalifikacje już pojutrze, w sobotę o 13.30, konkurs w niedzielę o 13.35. Zaklinając pogodę, spotykamy się w Jedynce. Nowy rok na sportowo spędzają nie tylko skoczkowie narciarscy, ale także piłkarze Krakowi. Zgodnie z wieloletnią tradycją, w samo południe rozpoczął się mecz pierwszej drużyny z zespołem rezerw. Złapać ostrość kilka godzin albo kilka chwil po zabawie sylwestrowej to wyzwanie, przed jakim stanęli nie tylko kibice. Jaki nowy rok, taki cały rok. Z pewnością nie chcą w to wierzyć piłkarze Arsenalu. Londyńczycy przegrali Southampton 0-2, w czym swój udział miał niestety Wojciech Szczęsny. Rok 2014 był wyjątkowy. Mieliśmy złote medale, historyczne zwycięstwa, tytuły i zaszczyty, a w rolach głównych na wielu sportowych arenach wystąpili Polacy. Najbliższe 12 miesięcy zapowiada się równie pasjonująco. Bo pasjonujący, emocjonujący, czasami jednak brutalny i bezlitosny. Taki potrafi być sport. Do tej listy przymiotników możemy śmiało dopisać jeszcze jeden. Dziwny. Pod względem sportowym rok 2014 także taki był. O takiej rywalizacji będziemy mówić pewnie troszkę mniej. O wielkim sporcie dowiedzą się Państwo wszystkiego. Na antenę TVP Sport i TVP Info wracają w nowej formule sportowa sobota i sportowa niedziela. Pierwsza noworoczna sportowa sobota na żywo już 3 stycznia o 23 w TVP Sport i o 23.45 w TVP Info, a 4 sportowa niedziela równolegle w TVP Sport i TVP Info o nowej godzinie 22.45. Na premierową sportową sobotę zapraszam w imieniu własnym i całego zespołu. Także wszyscy razem składamy Państwu życzenia radosnego, szczęśliwego i pomyślnego nowego roku. Do zobaczenia.